W środę, 1 czerwca, w naszej gminie zorganizowano dla dzieci i młodzieży szereg atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Niektóre klasy brały udział w wycieczkach rowerowych, inne spędzały czas na terenie leśniczówki Sarniak lub w innych rekreacyjnych miejscach. Nasza kamera towarzyszyła jednej z klas, której uczniowie mieli okazję odwiedzić strażaków z OSP Czarny. To jest WOŚ-75, podłączamy do nasady bocznej. Rozwijamy go, zbudowania linii głównej. Do tego się przyzguje się rozdzielacz. Pana kolega mówi, że to jest śruba. To chcesz podłączyć, spróbować? To chcesz spróbować podłączyć? No spróbuj podłączyć. Dzieci miały niepowtarzalną okazję przyjrzeć się z bliska wozom strażackim oraz rozmaitym sprzętom ratowniczo-gaśniczym używanym przez strażaków podczas wypadków drogowych oraz pożarów. Oprócz tego każdy uczeń miał okazję upiec sobie na ognisku kiełbaskę. Nasza kamera postanowiła także odwiedzić przedszkole gminne. Byliśmy ciekawi, jakie atrakcje dla maluchów przygotowali ich opiekunowie. Dzieci miały m.in. okazję upodobnić się do kociaków poprzez pomalowanie twarzy. Każda z grup udała się także do ogródka przedszkolnego, gdzie dzieci miały okazję pobawić się na świeżym powietrzu. Każdy maluch otrzymał też słodką przekąskę w postaci waty cukrowej. Dniem Dziecka na Orliku zakończył się także Europejski Tydzień Sportu, o którym szerzej opowie pani Wioletta Szczepanik. Od 26 maja do 1 czerwca, czyli do dzisiejszego dnia, odbywa się Europejski Tydzień Sportu. Od 26 gościliśmy w naszej gminie młodzież grupy niemieckiej z miejscowości Lindau. I właściwie ten dzień to był inauguracją Europejskiego Tygodnia Sportu. Podczas tego dnia było mnóstwo imprez. Rozpoczęliśmy z pływem kajakowym, potem zumbą i na końcu balem sportowca. Następne dni przebiegały bardzo podobnie. Od samego rana odbywało się mnóstwo imprez, począwszy od spływów kajakowych, których na dzień dzisiejszy obliczyłam było około 15. Następnie były mecze piłki nożnej w drużyn mundurowych. Były mecz piłki siatkowej, mecz piłki koszykowej. I tutaj bardzo serdecznie dziękuję drużynom z Nadleśnictwa, z Zakładu Karnego, również z wojska o uświetnienie tej imprezy. My również organizowaliśmy mnóstwo imprez wśród dzieci, czyli były mecze, były sztafety biegowe, były wycieczki rowerowe, były jazdy na rolkach. Odbywało się to od godziny 14 do godziny 20 w dni pracujące, natomiast jeżeli chodzi o piątek, sobotę i niedzielę, od godziny 9. Na chwilę obecną, jeżeli mogłabym podsumować wszystkie te imprezy, nie tylko które się odbyły u nas w miejscowości Czarne, ale również w sołectwie Krzemieniewo, Wyczechy, Bincze, będzie powyżej 130 imprez. Na pewno pobijemy rekord, bo w zeszłym roku zorganizowaliśmy 136 imprez. W tym roku podejrzewam, że będzie o wiele więcej. Z tego, co się orientuję, to również odbyły się Dzień Dziecka już w Wyczechach oraz w Binczu. Mamy również zaplanowany turniej tenisa stołowego 4 czerwca. Organizowany przez Czarnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego. Także dzisiaj, w tym dniu, jakim jest 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka, mamy mnóstwo imprez. Nie tylko te imprezy, które Państwo widzicie w tle, odbywają się dla szkoły podstawowej i gimnazjum i dla nauczania zintegrowanego, ale również mnóstwo grup wyjechało na wycieczki rowerowe, poszły w plener
zorganizować sobie różnego typu wspólne klasowe imprezy, czyli jakieś ogniska, gry, quizy. Także czarne dzisiaj naprawdę brzmi wesoło. Dzieci bawią się wraz ze swoimi nauczycielami. Sztandarową taką imprezą, która również odbywa się, jest to bieg Coopera. Bieg na 12 minut, sprawdzający sprawność naszą fizyczną. Chciałabym tutaj nadmienić, że na chwilę obecną przeprowadziliśmy test wśród młodzieży gimnazjalnej i wśród mieszkańców naszego Czarnego. Na chwilę obecną mamy ponad 400 osób, które przebiegło dystans, to znaczy czas 12 minut. I dziękuję tutaj szczególne ukłony dla pana Lugmana Andrzeja z jednostki wojskowej, który bardzo solidnie podszedł do tej sprawy i przeprowadził również ten test wśród żołnierzy zawodowych. Cel tej imprezy jest rozpowszechnianie sportu. Nie tylko, można powiedzieć, naszym takim narodowym, tutaj czarnińskim sportem jest piłka nożna, ale chodzi o to, żeby pokazać dzieciom, że nie tylko jest piłka nożna, ale są inne jeszcze fajne sporty, które możemy uprawiać, jak na przykład jazda na rolkach, jazda na rowerze, wycieczki rowerowe. Mamy wspaniały taniec zumba, mamy aerobik, mamy ćwiczenia na stepach. Tak naprawdę to jest tego mnóstwo, jest piłka siatkowa, koszykowa i gdzieś to w tyle jest, ale chodzi nam o to, żeby rozpowszechnić i pokazać szczególnie my dorośli, młodzieży, że potrafimy fajnie się bawić, że wykorzystać ten wolny czas na sport, na aktywność fizyczną, czyli jeżeli będziemy uprawiać sport, będzie nam się lepiej żyło, będziemy zdrowsi. Chciałabym podziękować tutaj wszystkim organizatorom na Orliku. Chciałabym prywatnym osobom, które dzwonili, że organizują jakieś imprezy, żeby jak najwięcej tych imprez było podczas tego Europejskiego Tygodnia. Były to osoby prywatne i osoby, które dzwoniły, że tak, mamy fajną imprezę, proszę nas wpisać. Dziękuję również Szkole z Krzemieniewa, Szkole z Wyczech, pani Teresie Wojtasik, panu Mariuszowi Borysewicz za to, że również zorganizowali mnóstwo imprez. Chciałabym podziękować także wszystkim organizatorom Dnia Dziecka, czyli Bincze i Wyczechy, bo wszystko to uświetniło ten okres, tak można by powiedzieć, okres rozwoju tego sportu. My, jeżeli chodzi o Czarne, to sport stoi na bardzo wysokim poziomie. Właśnie po tym Europejskim Tygodniu Sportu widać, że coś się dzieje, że chcemy i że dążymy do tego. No, chciałabym tutaj również wyróżnić grupę siatkarzy, gdzie taką osobą nadzorującą był pan Dariusz Miłoś, gdzie zorganizowany był test Coopera wśród siatkarzy, łącznie z meczem. Zaproszona została również ekipa ze Szczecinka, gdzie był przepięknie zorganizowany mecz siatkarski. Fajny, naprawdę na wysokim poziomie był pokaz, oczywiście i turniej piłki koszykowej, który odbył się u nas na sali gimnastycznej od godziny 13 w poniedziałek, gdzie przyjechali naprawdę na wysokim poziomie koszykarze. Dwie drużyny, jedna drużyna z Chojnic, a druga z Czuchowa oraz nasi koszykarze, zorganizował ten turniej koszykarski pan Mariusz Surowiec. Chcę powiedzieć, że dawno nie widziałam tak grającej młodzieży, jeżeli chodzi o piłkę koszykową. No, fantastyczny mecz. I uważam, że godny dalszego propagowania. Chciałabym tutaj szczególnie wyróżnić Mateusza Husaka, Sławka Kurzawińskiego oraz Mateusza Kulasa. Na pewno jeszcze usłyszymy o tych nazwiskach. Są to bardzo dobrze zapowiadający się zawodnicy. No tak, mamy maratończyka, tak można powiedzieć, no, trudno mi się to chwalić, ale jest to mój mąż, Andrzej Szczepanik, który trzykrotnie brał udział w maratonie poznańskim. Tak dokładnie nie pamiętam, ale jego rekord życiowy pierwszego maratonu było 4 godziny 20 minut.
Powiem tak, jest to ciężki kawałek chleba, żeby przebiec maraton 40 km, 150 metrów. To niestety, ale przygotowania trwają około pół roku. Pół roku ciężkiej pracy. No najpierw jest, trzeba przebiec półmaraton 10 kilometrów, potem 20 i dopiero 40. No niestety po 30 kilometrze, jak to się mówi, każdy modli się do swojego Boga. Jest to bardzo ciężki wysiłek. Duże wsparcie otrzymaliśmy również od pana burmistrza Piotra Zaborockiego oraz od dyrektora zespołu szkół w Czarnym, pana Cezarego Bakiewicza. Także wszyscy, którzy mogą, do kogokolwiek się zwrócimy, wszyscy są na tak, wszyscy nas wspierają, wszyscy nam pomagają i dopingują, i co chwila dostaję telefony, ile mamy imprez, czy jeszcze coś potrzebujemy, jeżeli tak, to pomogą, ale będziemy starać się walczyć, żeby również zdobyć to minimum 10. miejsce, jakąś nagrodę pieniężną na sprzęt dla dzieci, młodzieży oraz dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z sali gimnastycznej, ale również te pieniążki, które w zeszłym roku otrzymaliśmy, przekazaliśmy, to znaczy nie pieniądze, ale sprzęt uzyskany za te pieniądze, przekazaliśmy również do szkół w Krzemieniewie, w Wyczechach oraz do szkoły ponadgimnazjalnej.